Thank you.
Tobie składamy trud naszych rąk. Twojej pomocy polska ziemia pewna. Bez Bożej łaski żaden nie zakwitnie pąk. W darze dla Ciebie dziś przynosimy ziarna, owoce i kłosy zbóż. Ty nam błogosław, o to prosimy i Panu Bogu nasze prośby złóż. Złóż nasze prośby i podziękowania i spraw, by wiary w nas nie brakowało. Niech rolnik znów do siewu stanie, a ziarno by stokrotny plon wydało. Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. Moi drodzy, w imię Boże rozpoczynamy nasze dziękczynienie za plony, nasze gminno-parafialne dożynki. A dzieje się to w dzień 26 sierpnia, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Dzisiaj w sposób szczególny patrzymy na wizerunek naszej
matki, która znajduje się na Jasnej Górze w Częstochowie. Niech ta, która od wieków króluje na Jasnej Górze, zakróluje również w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszej gminie, w naszej parafii i w naszej ojczyźnie. W imieniu gospodarzy gminy Bedrno z panem wójtem, w imieniu naszej wspólnoty parafialnej, witam wszystkich przedstawicieli gminy, naszych parafian, mieszkańców gminy Bedrno, wszystkich zaproszonych gości. Sprawuję tę mszę świętą dziękczyną z księdzem Robertem, proboszczem parafii w Pleckiej Dąbrowie, który modli się za zmarłych rolników naszej gminy, a ja modlę się w intencji dziękczynnej. Bóg zesłał swego Syna przez Maryję. My dzisiaj chcemy dziękować, chcemy uwielbiać Boga za dar plonów, za błogosławieństwo, za pracę rolników, za włożony trud, bo wszyscy z tego trudu korzystamy. Dlatego sprawujemy w tym miejscu tu mszę świętą, najświętszą liturgię mszy świętej, bo Eucharystia to dziękczynienie. Wiemy, że Bóg nieprzerwanie czuwa nad nami i nad naszym życiem. Po zakończonych pracach polowych zebraliśmy plony ziemi. Msza święta, w której uczestniczymy, to dobra okazja, by wyrazić Bogu wdzięczność za plony, którymi nas obdarzył. Prośmy też, abyśmy te wszystkie dobra, jakie otrzymujemy od Boga, potrafili dobrze wykorzystać i sprawiedliwie dzielić, byśmy umieli w porę przychodzić z pomocą każdemu potrzebującemu. Niech naszej modlitwie towarzyszy dzisiaj nasza wdzięczność. Na początku tej mszy świętej przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy, zaniedbania i słabości dnia codziennego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, ludziom dobrej wiemy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię. Wszechmogący, miłosierny Boże,
Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Teraz usiądźmy, moi drodzy, zasłuchajmy się to, co Bóg dzisiaj do nas mówi przez swoje słowo. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. Mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana. Oto słowo Boże. Tyś wielką chlubą naszego narodu, tyś wielką chlubą naszego narodu. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Co słyszeliśmy, to zobaczyliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście naszego Boga. Bóg je umacnia na wieki. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Obejdźcie dookoła Syjon, policzcie jego wieże, by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Bądź
pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszona to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale służby, które czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy, moi drodzy. Dobry to dzień. Dziękczynienia za plony, dziękczynienia za dobrodziejstwa, które Bóg nam daje właśnie przez ręce Matki Bożej. I szczególnie przez ręce tej, którą w historii polskiego narodu, w historii naszej ojczyzny tak bardzo czcimy, czyli Matki Bożej w Wizerunku Jasnogórskim. Moi drodzy, Maria na weselu w Kanie Galilejskiej, jak słyszymy w Ewangelii, pokazuje zatroskanie o człowieka, gdy jako pierwsza zauważa kłopot młodych ludzi, kłopot młodej pary, kłopot rodziny nowożeńców i prosi o pomoc swojego syna. Maryja, tak samo jak wtedy w Kanie, i dziś jest zatroskana o każdego z nas i prosi za nami swojego syna. Dlatego przez jej matczyne ręce zanosimy nasze dziękczynienie i uwielbienie Pana Boga. Mądrość Maryi przejawiała się w tym, że ona zaufała Panu Bogu do końca, była wierna swojemu powołaniu do końca. Kiedy zgodziła się na bycie Matką Syna Bożego, to na żadnym etapie swojego życia nie powiedziała Panu Bogu: ano, myślałam, że będzie inaczej, ja nie wiedziałam, że bycie Matką Jezusa będzie tak trudne, tak wymagające. Ona po prostu była wierna temu, co powiedziała Bogu przy zwiastowaniu. Oto ja, służebnica Pańska, tak, chcę być wierna Bogu, chcę, żeby Boży plan realizował się przez moje życie. I była wierna aż po krzyż. I kiedy stoi i płacze pod krzyżem swego Syna Jezusa, to nie czuje się oszukana przez Pana Boga. Wiernie trwa do końca przy swoim Synu. Posłuszeństwo do końca, mocne zaufanie Bogu. Tego nas uczy Maryja, bo ona żyła Bożą mądrością każdego dnia. Moi drodzy, Maryja, pokazując nas swego Syna, prosi nas: zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. To zaproszenie Maryi, byśmy słuchali Boga nawet wtedy, gdy to, co Bóg nam każe, wydaje się nam daremnym trudem. Ona zawsze wskazuje na Jezusa, zawsze Maryja do Niego prowadzi. Czasem sama nawet szuka tych, którzy potrzebują wsparcia w życiu, pomocy, którzy w życiu się pogubili. Można powiedzieć, że Maryja przekonuje Pana Jezusa, swojego Syna, że warto pomóc tym ludziom, którzy
przeżywali swoje wesele, którzy przeżywali trudności. Nalegała, żeby im pomóc, a potem sama do Jezusa prowadzi. Ona na Niego wskazuje, trzymając Go na swoich ramionach. Jakże innym byłby ten świat, w którym żyjemy, gdybyśmy zamiast robić po swojemu, robili wszystko, cokolwiek nam Jezus powiedział. Gdybyśmy byli wierni Ewangelii, gdybyśmy byli wierni Bożym przykazaniom, gdybyśmy byli wierni nauce Kościoła. Gdybyśmy na przykład nie traktowali Jezusowi Ewangelii jako nie do zrealizowania ideału, albo wątpili, że można to wprowadzić w życie i tu i teraz. Jak świat byłby inny, moi drodzy, można by powiedzieć, byłoby cudownie, ale że my tego nie robimy, że my tego nie potrafimy albo nie chcemy żyć według Ewangelii, no to właśnie świat wygląda tak, jak wygląda. Nie umiemy wykorzystać tego Bożego daru. Nie potrafimy do końca wykorzystać tej Bożej miłości i ciągle coś nam się po ludzku nie udaje, również dlatego, że nie słuchamy i nie jesteśmy wierni Panu Bogu każdego dnia. Słuchamy dzisiaj Słowa Bożego i Bóg mówi do nas dzisiaj, byśmy szukali, kierowali się mądrością Boga w naszym życiu, byśmy tej Bożej mądrości korzystali. Powinniśmy myśleć, że bez tej Bożej mądrości w życiu się nie obejdziemy. Jeśli tylko będziemy szukali ludzkich rozwiązań, one zawsze będą niewystarczające. One zawsze nas zawiodą, one zawsze będą w nas rodzić niepokój, jakieś zgorzknienie. Moi drodzy, Bóg stwarzając świat kierował się mądrością. I co z tego wynika? Ano, zwraca to naszą uwagę na to, że w dziele stworzenia można tę Bożą mądrość dostrzec również dzisiaj. To, kim jest i jaki jest Bóg, można odkryć przede wszystkim dzięki Bożemu objawieniu. Znamy je z kart Pisma Świętego, ale sporo o Bogu możemy też powiedzieć, patrząc na świat, który jest wokół nas, na to piękno świata, na ten Boży porządek i na to Boże prawo. Co to znaczy ta Boża mądrość w kontekście życia Maryi? Czytanie Pisma Świętego każe nam widzieć, że Bóg do swoich planów tak mocno wprząg Maryję. Była to przemyślana Boża strategia, bo Bóg zawsze przecież kieruje się mądrością. To, że wybrał Maryję, to, że Bóg zaproponował, by została matką Jego Syna, to nie jest chwilowy kaprys Pana Boga, ale przejaw Bożej strategii, Bożej mądrości, przemyślanego planu, jakiegoś sposobu, który chciał to Bóg zrobić. Dlaczego? Chodzi o to, by ten, który nas zbawił, który jest zarówno prawdziwym Bogiem, jak i prawdziwym człowiekiem, Jezus Chrystus, właśnie przez Maryję, przez współpracę z nami ludźmi, wszedł w historię tego świata. Moi drodzy, gdy spojrzeć na te czytania Pisma Świętego, na to, co dzisiaj słyszeliśmy z perspektywy chrześcijańskiej, oczami wiary, można powiedzieć, że także my Polacy ponad 1000 lat temu przyłączyliśmy się do tych, którzy wybrali drogę Chrystusa, drogę chrześcijańskiego życia. Wybraliśmy, by nauczyć się Bożego prawa i Bożej mądrości. I my jako naród polski postanowiliśmy, choć nieraz marnie to nam wychodziło i marnie to nam wychodzi z powodu naszej grzeszności, naszych wad narodowych, ale postanowiliśmy oddać nasze sprawy pod osąd Pana Boga, czyli kształtować nasze relacje z innymi ludźmi w oparciu o zasady Jezusowej Ewangelii. Ciągle jednak czekamy na nastanie wielkiego pokoju, jak to mówi nam Słowo Boże. Na pewno tam, gdzie ludzie trzymają się i żyją Bożym prawem, przykazaniem miłości, już teraz panuje Boży pokój. Czytania Pisma Świętego to nam dzisiaj pokazują, że Bóg ma plan wobec człowieka, Bóg ma swój plan wobec nas ludzi. To, że Bóg chce dla człowieka życia, nie tylko wolnego od zagrożeń z Rosji, z terroryzmu, morderstw, kradzieży i innych niebezpieczeństw, ale Bóg chce życia w wiecznym pokoju i wiecznej szczęśliwości. A to może być dla nas wielką otuchą w chwilach, w których zadajemy sobie pytanie, gdzie jest Bóg, dlaczego milczy, czy Bóg wie, co robi. Spokojnie, Bóg realizuje swój plan zbawienia człowieka.
a powołanie Maryi było jednym z tych zaskakujących elementów historii zbawienia. Moi drodzy, dlaczego to Boże prawo, ta Boża instrukcja obsługi dla naszego życia jest tak ważna? Bo chroni nas od złego. W Chrystusie to Boże prawo przestaje być ciężarem, bo jest prawem wypisanym w sercu człowieka, prawem, które człowiek chce zachowywać, bo wydaje się dobre i słuszne. Nie żyje więc już człowiek w lęku, że czegoś tam nie dopełnił, że jakieś przykazanie niezbyt dokładnie wypełnił, ale w radości człowiek ufa, że żyjąc z miłością, żyjąc tym prawem Bożym, naprawdę człowiek wybiera najlepszą drogę dla swojego życia. Bo człowiek nie jest dla Boga jak niewolnik, który dziś ma zadania, a jutro może mieszkać, gdzie Pan rozkaże. Ja, człowiek, jestem przez Boga zaproszonym do wspólnoty, do relacji. Bóg mnie czyni swoim przyjacielem i ten Boży plan wprowadzenia Boga w życie świata przez zwykłą rodzinę, małżeństwo Maryi i Józefa, kiedy Bóg staje się człowiekiem, jest właśnie wyrazem tej wielkiej bliskości, troski Pana Boga o nas i o nasze życie. Moi drodzy, co mówi nam dzisiejsza Ewangelia opisująca wesele w Kanie Galilejskiej i pokazująca obecność na nim Pana Jezusa? Ta scena Ewangelii z Kany Galilejskiej to znak, że już nadeszły czasy mesjańskie. Jezus, którego godzina jeszcze nie nadeszła na zwykłym ludzkim weselu, daje znak, że uczta niebawem nadejdzie. Daje przedsmak tego, co kiedyś czeka zbawionych w niebie. To zwykłe wesele staje się znakiem zaczynającego się spełniać Bożego proroctwa. Skoro jest cudownie dane ludziom wyborne wino, będzie wyborne mięso, co najważniejsze, będzie zniszczenie śmierci, będzie zdjęcie hańby z przegranych, będzie radość ze zbawienia. Ta scena z wesela w Kanie jest znakiem, że oto z pojawieniem się Jezusa rozpoczęły się czasy mesjańskie i czasy ostateczne. Moi drodzy, Pan Jezus w tym opisie wesela w Kanie pokazuje, kim i jaki naprawdę jest Bóg. Obraz Boga, bardzo ciekawy, prawda? Bóg nie jest nieczuły na zwyczajne ludzkie problemy. Nawet z perspektywy wieczności tak błahe, jak to, że komuś brakuje wina na weselu. Bóg jest bardzo czuły, bo bardzo rozumie nasze życie, może nawet bardziej niż my sami. Bóg jest zatroskany o to nasze życie. Bóg przychodzi ze swoją łaską i miłością. Obyśmy my chcieli, moi drodzy, z Panem Bogiem współpracować. Obyśmy my chcieli przyjmować Bożą łaskę. Byśmy chcieli naprawdę żyć na co dzień tą Bożą mądrością. A my widzimy dzisiaj, jak się ludziom w głowach przewraca, jak się ludziom w sercach przewraca. Dzisiaj człowiek jest zdolny do najgorszych łajdactw tylko dlatego, że próbuje budować swój domek życiowy na swoich własnych fundamentach i na swoich własnych warunkach. Czym się to kończy? Dramatem człowieka, zagubieniem, coraz większą pustką, coraz większym niezrozumieniem, coraz większą tą świadomością, że ludzkie relacje są dzisiaj porozwalane, nie tylko te małżeńskie, rodzinne, ale te społeczne i te relacje w naszej ojczyźnie. Nie ma Bożego pokoju. Dlaczego? Bo my ciągle, zamiast przerabiać miecze i włócznie na sierpi i lewiesze, czyli być gotowi z bratem iść do pracy, my ciągle mamy swoje wojenki, my ciągle próbujemy siłą i mieczem i włócznią przekonywać, że nasza racja jest najważniejsza i najlepsza. Moi drodzy, taki sposób niczego dobrego nie zbudujemy. Nie zbudujemy pokoju, nie zbudujemy wspólnoty, nie zbudujemy jedności. Bóg przez swoje słowo pokazuje nam tę drogę budowania jedności, budowania pokoju. Ale pierwszy warunek, człowiek musi chcieć się nawrócić. Człowiek musi chcieć korzystać z Bożej mądrości. Moi drodzy, czego możemy się dzisiaj nauczyć od Matki Najświętszej? W dzień naszych dożynek, ale też w dzień uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Przede wszystkim możemy się nauczyć wiary i zaufania Panu Bogu. W sytuacjach, z których rozumując po ludzku nie widzimy wyjścia, często stwierdzamy, że nie pozostaje nic innego jak wierzyć, modlić się i czekać na cud. Jeśli naszą postawę cechuje taka wiara, takie zaufanie Panu Bogu, bezgraniczne zaufanie jak Maryi,
to nasze oczekiwanie na cud w trudnych chwilach nie będzie bezowocne. Niewątpliwie ogromną wartość ma modlitwa zanoszona przez wstawiennictwo Matki Bożej. Ona uczy nas, że wiara i zaufanie Bogu nie mogą być bezmyślne. Ona spogląda na nas zatroskanym wzrokiem i matczynym sercem, jakby mówi: dziecko, nie bój się, ja cię przeprowadzę przez wszystkie twoje życiowe burze. Nie bój się, ja jestem zawsze z tobą, jestem przy tobie, pamiętam i czuwam. Jesteś moim dzieckiem i zawsze będę ci pokazywać na Jezusa. Moi drodzy, Maryja, patrząc na nas z ikony jasnogórskiej, chce nam dzisiaj powiedzieć: widzę was, dostrzegam wasze problemy, jestem gotowa wam pomóc, ale On, Jezus, jest najważniejszy. Ja za wami się wstawiam, ale to On dokonuje cudów, to On zbawia, prawdziwy Bóg. Jednak ważne jest, abyście Go słuchali, wprowadzali w życie to, co On mówi. Żyjcie Jego słowami. Maryja, podobna do nas we wszystkim oprócz grzechu, jak my, troszczyła się o sprawy doczesne, o rodzinę, o dom. Przeżywała radości, smutki, cierpienia. Dlatego doskonale rozumie nasze życie, nasze rozterki, niepewności. Została nam dana jako matka, byśmy z nią szli ku Chrystusowi. Prośmy ją, by za nas się modliła i kochała Jezusa razem z nami, by pomagała zbliżyć się do Niego. Trzeba, moi drodzy, pozwolić zdać się na Maryję, jak dziecko na rękach mamy, by obrany kierunek życia był dobry. Któż lepiej niż mama Maryja rozumie ból, lęki, niepokój naszego życia, lęki nas, swoich dzieci? Kto lepiej zaopatrzy rany swych dzieci? Bo przecież mamy różne rany, z którymi po ludzku nie umiemy sobie poradzić. Można spotkać się czasami z zarzutem, że oddawanie czci Maryi to stawianie je ponad Pana Boga. Moi drodzy, nie o to chodzi. Maryja jest tą, która wstawia się. Ona jest matką, wstawienniczką. Ona zanosi nasze życie przed tron Boży. Maryja pomaga nam obrać w życiu właściwy kierunek. Ona zna swoje miejsce. Wspiera nas w znalezieniu właściwej drogi życia. Maryja nas do Jezusa Boga prowadzi i nie przestanie o nas się troszczyć. Warto Maryję wybrać jako najpewniejszą i najprostszą drogę do Boga. Wielu świętych nie zawiodło się na tym wyborze. Trzeba szczerze zaprosić Maryję do naszego życia, do tego, by towarzyszyła nam na drogach wiary i w codziennych troskach, by towarzyszyła nam również w tym wysiłku, za który dzisiaj dziękujemy, pracy rolników, zbierania plonów, sprawiedliwego dzielenia chleba. Moi drodzy, ale by to wszystko było możliwe, to musi być Boży pokój w naszych sercach, bo jeżeli nie będzie Bożego pokoju, nie będzie też pokoju w naszych relacjach, nie będzie pokoju we wioskach, w domach, w społecznościach, w których na co dzień żyjemy. Boży pokój jest kluczem, a Boży pokój prowadzi do nawrócenia serca człowieka, do tego, że słuchając Pana Boga chcemy się zmieniać, chcemy pracować nad sobą, chcemy współpracować z łaską Bożą i wydobywać to, co najpiękniejsze. Ten, który zaufał Matce Bożej, to choćby błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, który w jego sercu zrodziło się ABC miłości społecznej, takich 10 punktów, 10 przykazań, w których bardzo konkretnie określił, jak trzeba budować te relacje społeczne właśnie w oparciu o Bożą mądrość, o Bożą prawdę. Warto do tego wracać, bo to, co zrodziło się w sercu i to, co zrealizował błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, to jest dobro wpisane w nasze chrześcijańskie dziedzictwo, w historię naszej ojczyzny, w piękno i dobro, które rodzi się w naszej ojczyznie na przestrzeni wieków. Korzystajmy z tego dobra, dbajmy, wracajmy do tych Bożych mądrości, żeby ten świat przekształcać zgodnie z Bożym zamysłem. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi,
i dla naszego zbawienia z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wzywając wstawiennictwa Matki Bożej Częstochowskiej, przedstawmy dobremu Bogu nasze prośby. Niech pasterze Kościoła nieustannie troszczą się o owczarnię Bożą i prowadzą ją do zbawienia. Ciebie prosimy. Niech sprawujący rządy zawsze kierują się sprawiedliwością i miłością w ustanawianiu prawa. Ciebie prosimy. Niech rolnicy cieszą się obfitymi plonami ziemi i niech zostaną należycie wynagrodzeni za trud swojej pracy. Ciebie prosimy. Niech dotknięci klęską głodu swoje potrzeby zaspokoją dzięki życzliwej pomocy drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Niech nasi bliscy zmarli rolnicy, zasiądą do uczty zbawionych w niebie razem z aniołami i świętymi. Ciebie prosimy. Niech nasze serca będą zawsze pełne wdzięczności, a otrzymane od Boga łaski i za wszelkie dobro. Ciebie prosimy. Przyjmij, Panie, nasze uwielbienia i prośby, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chrystem swoim złącz Kościele. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy, dary, które Twoi wierni przedstawiają, Tobie oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach, wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny,
aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. Dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Amen. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O zmarłych sługach Twoich, rolnikach naszej gminy i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia święta udzielana będzie przed wieńcami dożynkowymi. Na pust podniósł, chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego kościoła.
odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Panie dobry, jak wiem, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Obyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiłeś ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolni go od zła i niebezpieczeństwa. Osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie jako proboszcz parafii świętego Floriana w Bedrnie chcę podziękować, jako że są to dożynki gminno-parafialne, nasze dziękczynienie Bogu za plony. Chcę podziękować wszystkim za wspólną modlitwę, za wspólne uwielbienie Panu Bogu, za wspólne uwielbienie, za przyjętą komunię świętą. I dziękuję i mieszkańcom gminy Bedrno, i wszystkim moim parafianom, rolnikom, rolniczym rodzinom, wszystkim gościom zaproszonym, którzy są z nami obecni. Poproszę teraz starostów dożynek o przekazanie chleba na ręce gospodarzy dzisiejszej uroczystości. Wójta gminy Bedrno Józefa Ignaczewskiego oraz księdza proboszcza Roberta Werianowa. Panie Wójcie, w imieniu mieszkańców gminy Bedrno przekazuję ten bochen chleba z tegorocznych żniw. Niech Pan je oddzieli sprawiedliwie i uczciwie, żeby dla wszystkich starczyło. Dziękuję Wam za ten chleb z tegorocznych plonów. Zobowiązuję dzielić go sprawiedliwie
tak jak prosicie, żeby dla wszystkich starczyło. Dziękuję. A księdza proboszcza proszę o poświęcenie chleba. Teraz poświęcę wieńce dożynkowe i chleby przyniesione przez starostów dożynkowych. Wszechmogący Boże, najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Bądź uwielbiony za przyniesione tu owoce ziemi, pracy rąk rolników i pobłogosław te wieńce żniwne, owoce, warzywa, te chleby. Spraw, Panie, aby nikomu w tym roku nie zabrakło pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli. Naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zabierzmy to wszystko, opiece w stawiennictwu Matki Najświętszej, przez jej ręce, przez jej niepokalane serce, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Z dawna Polski tyś królową, Maryjo, Ty za nami przemów słowo, Maryjo. Nadszedł moment szczególnie ważny w tradycji polskich dożynek. Piękna tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęcia niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Proszę, aby tej ceremonii dokonali tegoroczni starostowie dożynek oraz pan wójt. Księdzu proboszczowi Robertowi Averianowi bardzo serdecznie dziękujemy za błogosławieństwo i modlitwę podczas dzisiejszej mszy świętej. Thank you.
Serdecznie witamy wszystkich zebranych na tegorocznym święcie plonów w gminie Bedno. Starostów dożynek, panią Renatę Korzyńską z miejscowości Stanisławice i pana Jana Wojciechowskiego z miejscowości Szewce na Dolne. Zaproszonych gości, radnych, sołtysów i wszystkich mieszkańców. Oto stoi przed nami pachnący wspaniały bochen chleba, upieczony w tegorocznych zbiorów, które wyrastały i dojrzewały na tej ziemi. Dziękujemy za ten wymowny dar. Za nami trudne żniwa, które są najważniejszym etapem w rolniczym kalendarzu. To okres zbierania owoców całorocznego trudu. Bez głównych bohaterów dzisiejszego dnia, czyli rolników, ten dzień nie byłby aż tak istotny. To im dziś oddajemy hołd i składamy podziękowania. Doceniamy, jak wiele trudu, wyrzeczeń i hartu ducha wymagały tegoroczne żniwa. Rolnicy zawsze pracują ciężko w pocie czoła, borykają się z różnymi przeciwnościami aury i nigdy nie mogą być pewni godziwych zysków. Ten rok obrazuje bardzo wyraźnie, iż mimo dużego nakładu pracy ciężko było zebrać tegoroczne plony. Deszczowy koniec lipca i początek sierpnia skutecznie hamowały rozpoczęcie żniw. Jednak z tych zbiorów, ze zboża z naszych pól, został wypieczony chleb, będący wynikiem współdziałania Stwórcy i człowieka. Dożynkowe wieńce i bochen chleba mówią o wielkim sensie ludzkiej pracy. Wyrażają wdzięczność wobec Boga, który błogosławi ludzkiemu wysiłkowi. Uroczystości dożynkowe zamykają tegoroczne żniwa, aby jak zawsze z Matką Boską Siewną otworzyć nowy rok rolniczego trudu, tak ściśle wpisanego w rytm przyrody. To piękna tradycja stanowi ważny element polskiej rolniczej kultury i tożsamości. Rolnicy zawsze byli ostoją wiary, tradycji i tożsamości ze szczególnym umiłowaniem Boga i Ojczyzny. Za dary waszych rąk, za owoce waszej pracy, jakże ciężkiej i mozolnej, składamy wszystkim słowa najwyższego uznania. Uroczystościom dożynkowym przewodniczą starosta i starościna dożynkowi. Zaszczyt ten przypada w tym roku pani Renacie Korzyńskiej, mieszkance wsi Stanisławice, która wraz z mężem Markiem prowadzi gospodarstwo rolno-zwierzęce. Pan Jan Wojciechowski, mieszkaniec wsi Szewce na Dolne, wraz z żoną Beatą również prowadzi gospodarstwo rolno-zwierzęce. W imieniu gospodarzy, wójta gminy Bedno, pana Józefa Ignatowskiego oraz księdza proboszcza Roberta Werianowa na tegorocznych dożynkach w gminie Bedno serdecznie witamy. Sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej pana Marcina Przydacza, który ma nas zaszczycić dzisiaj swoją obecnością. Witam senatora Rzeczpospolitej Polskiej pana Przemysława Błaszczaka, reprezentowanego przez panią Aleksandrę Dudkiewicz, dyrektora Biura Poselskiego. Senatora. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Tadeusza Woźniaka, którego reprezentuje asystent pan Adrian Zieliński. Witam członka Zarządu Województwa Łódzkiego, pana Andrzeja Burczyńskiego. Witam dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Geologii w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, pana Andrzeja Dziubińskiego. Witam wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, panią Annę Burczyńską. Witam serdecznie księży proboszczy z parafii w Bednie i księdza proboszcza z parafii Pleckiej Dąbrowy. Szczególnie gorąco witamy przyjaciół gminy Bedno, panią profesor Danutę Chlebną-Sokół wraz z mężem oraz pana doktora nauk medycznych, pana Michała Witkowskiego. Witam radnych gminy Bedno na czele z panią przewodniczącą Anną Ratajczyk. Brawo!
Witam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Bedno, pracowników Urzędu Gminy Bedno, strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy. Serdecznie witam członków kół gospodyń wiejskich oraz zespoły śpiewacze z terenu gminy Bedno. Witam serdecznie sołtysów z gminy Bedno. Działaczy kultury z terenu gminy Bedno. Wszystkich mieszkańców, a w szczególności rolników z gminy Bedno oraz wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Szczególnie gorąco i serdecznie witamy sponsorów tegorocznych dożynek, bez pomocy których nie moglibyśmy zorganizować dzisiejszej uroczystości. Witam wszystkich gości, którzy przybyli do nas świętować tegoroczne dożynki. I oczywiście witamy media. Proszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana wójta gminy Bedno Józefa Ignaczewskiego. Szanowni Państwo, zaproszeni goście, ale przede wszystkim Wy, rolnicy naszej gminy, tak pięknie tutaj reprezentowani przez starostów tegorocznych dożynek. Szanowni Państwo, dożynki to czas radości. Radości, która symbolizuje ten trud rolnika, który był poniesiony przez okres całego roku. Tak jak tutaj pani dyrektor wspominała, to taki cykl, który zakończył się. Zaczął się siewem, zakończył zbiorem i dzisiaj radujemy się z tych zbiorów. Cieszymy się, że udało się zebrać plony z tegorocznych żniw, mimo różnych anomalii pogodowych. Dzisiaj bawimy się, świętujemy, radujemy. Każdy się cieszy, jeżeli plony są zebrane. Życzę wszystkim rolnikom, żeby również cieszyli się w momencie, gdy te plony zostaną sprzedane. Szanowni Państwo, tutaj obok został złożony chleb z tegorocznych zbiorów. Symbol pracy rolnika, trudu rolnika, który niestety bardzo często jest niedoceniany, często niezrozumiany. Natomiast prawdą jest, że nie ma bardziej ważnego produktu niż żywność, ten symboliczny chleb, ale każdy rodzaj żywności. Niezależność państwa, każdego, my oczywiście myślimy o naszej Rzeczpospolitej, niezależność jest warunkowana przede wszystkim własną żywnością. Dlatego należy wspierać rolników, ich trud, ich pracę, aby mogli sprawnie tą żywność produkować. Nasze rolnictwo tutaj w gminie Bedno jest na bardzo wysokim poziomie. Są bardzo wysokie plony. Trzeba tym rolnikom pomagać, żeby one były tak wysokie, ale trzeba im pomagać również, żeby były możliwość sprzedaży i sprzedaży po godziwych cenach. Tak, aby rolnik za zebrane plony mógł zapewnić również chleb dla swojej rodziny, mógł zapewnić byt swojej rodzinie, godziwy byt. Dzisiejszy dzień to dzień przede wszystkim, tak jak już powiedziałem, radości, zabawy, ale przy tej okazji pokłon, niski pokłon głów przed wszystkimi rolnikami. Za to, co robicie, za to, że jesteście, za to, że nie opuszczacie gospodarstw, za to, że ciężko pracujecie, za to, że na naszych stołach nie brakuje chleba. Dziękujemy Wam za ten trud, za pracę, za wysiłek. I cóż, korzystajmy w dzisiejszym dniu z możliwości rozrywki, zabawy, bo wiemy, że to jest cykl, który się nie kończy. A więc mamy zebrane ziarno,
ale już rolnicy rozpoczęli zasiewy do przyszłorocznych żniw, zbiorów. Ten cykl nigdy się nie kończy. Szanowni Państwo, tak jak ten cykl w rolnictwie, cykliczna również jest praca samorządowca. I tutaj chciałbym troszkę szerzej rozwinąć te podziękowania, bo patrząc na właśnie tą cykliczność pracy, która rozpoczyna się wyborami i kończy kolejnymi, dobrze wiemy, że pewne zawirowania, a mianowicie kadencja samorządów, która była przewidziana na 5 lat, już za chwilkę by się kończyła, bo tutaj jesienią tego roku. Natomiast pewne przesunięcia, więc wybory parlamentarne, które za chwilkę, spowodowały to, iż wybory samorządowe już na wiosnę. I ten cykl również gdzieś tutaj dobiega końca. Jest to może już moment na takie pierwsze podsumowania tej kadencji, ale podsumowania również podziękowania, Szanowni Państwo. Ja tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować w pierwszej kolejności wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Bednie za ich trud, za ich pracę, za ich zaangażowanie, bo to również jest praca, trud na rzecz naszych mieszkańców, a przede wszystkim, dobrze wiem, jesteśmy gminą typowo rolniczą, a więc na potrzeby właśnie naszych rolników. Chciałbym również podziękować wszystkim radnym i sołtysom, którzy również angażują się w pracę gminy, w pracę swoich takich lokalnych społeczeństw, właśnie sołeckich. Dziękuję Wam również za to. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, bo często różne inicjatywy, które podejmujemy, są wspierane przez naszych mieszkańców. Dziękuję Wam za ten każdy rodzaj pomocy, za wsparcie, za to, że jesteście, za to, że pomagacie. Szanowni Państwo, ale również chciałbym złożyć podziękowania, że tak powiem, drugiej stronie, a mianowicie instytucjom. Niektórzy przedstawiciele tych instytucji są tutaj dzisiaj z nami, którzy nas wspierają, pomagają, o nas nie zapominają. Chciałbym podziękować pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na czele z Panem Marszałkiem, reprezentowanym dzisiaj przez członka zarządu, naszego tutaj mieszkańca Andrzeja Górczyńskiego. Szanowni Państwo, również dziękuję pracownikom Urzędu Wojewódzkiego. Tutaj również często z nimi współpracujemy. Ta współpraca bardzo dobrze się układa. Dziękuję Panu Wojewodzie. Niestety nie ma tutaj Pana Wojewody, przedstawiciela, ale oczywiście dziękuję za współpracę, którą podejmujemy. Dziękuję również pracownikom Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Mamy dzisiaj Panią Wiceprezes, na jej ręce serdeczne podziękowania za tą współpracę. Podziękowania również tutaj pewnie przedstawiciele naszych parlamentarzystów. Podziękowania do władz krajowych za wsparcie samorządu w tym trudnym okresie, Szanowni Państwo. Bo tak jak każdą rodzinę w naszym kraju i nie tylko, w zasadzie w całej Europie, w całym świecie dotknęły trudy związane z pandemią koronawirusa, dotknęły trudy związane z wojną, która toczy się tuż przy naszej granicy. Tak samo trudy ponosi każdy z samorządów. I wszelaka pomoc, jaka do nas płynie tutaj z naszego państwa, właśnie skierowana do samorządów, jest bardzo cenna i służy wszystkim naszym mieszkańcom. Także serdeczne podziękowania za tą pomoc, ale przede wszystkim za to, że możemy liczyć na wsparcie, poparcie w wielu naszych inicjatywach. Szanowni Państwo, ta kadencja to ponad 30 km wyremontowanych dróg.
większość tych dróg, jak i większość naszych inwestycji realizowana była w oparciu o pozyskane środki. Oczywiście musieliśmy zazwyczaj zapewnić wkład własny, ale wtedy już jest już o wiele łatwiej. Można zrobić o wiele więcej. I taka jest ta kadencja, taka jest moje podejście, podejście Rady Gminy Bedno, podejście pracowników Gminy Bedno. Staramy się pozyskiwać te środki i często udaje się go. Właśnie dzięki przychylności instytucji, które wymieniłem. Kolejne ważne inwestycje, które za nami, to termomodernizacje. W tej kadencji termomodernizacje 3 szkół, Domu Kultury. Duże obiekty, duże inwestycje. Każda z tych inwestycji wsparta dofinansowaniami. Kolejne ważne inwestycje, Szanowni Państwo. Mamy tutaj dzisiaj druhów ochotników. W tej kadencji do naszej gminy dojechały 2 nowe wozy ratownicze dla 2 jednostek. Również 2 jednostki dołączyły do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. To jest podniesienie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dzięki temu ci druhowie mogą lepiej nam pomagać, sprawniej nam pomagać, a oczywiście inwestycje, jeżeli chodzi o straże pożarne, nie kończymy tylko na wozach. To jest również sprzęt, szkolenia, ubezpieczenia. I tutaj również często korzystamy ze wsparcia instytucji, które wcześniej wymieniałem. Taką najważniejszą naszą inwestycją, która właśnie dobiega końca, jest kompleksowy remont hydroforni w Gniewie, największej naszej hydroforni. Również doprowadzenie wody z nowych źródeł w Kamilewie. Tutaj za chwilkę będzie to już zakończone i w pełni będziemy mogli korzystać z tych nowych rozwiązań, oby jak najlepszych, oby jak najsprawniejszych, oby tej wody, tego czynnika, który tak ważny jest w rolnictwie, nigdy również nie brakło w naszych kranach. Szanowni Państwo, wymieniłem tylko takich kilka najważniejszych inwestycji, bo oczywiście było ich o wiele więcej. Jeszcze, tak jak powiedziałem, ta kadencja dobiega końca, ale jeszcze troszeczkę czasu jest, czyli myślę, że na takie dokładniejsze podsumowania przyjdzie czas, żeby przedstawić mieszkańcom, co udało się w tym okresie osiągnąć. Ale również zapowiadam, że w tym momencie nie zakończamy naszych wniosków, nie zakończamy naszych inwestycji, a mianowicie niedawno zostały uruchomione środki, już są pierwsze programy, pierwsze nabory z nowej perspektywy unijnej, czyli fundusze na lata 2021-2027. Już złożyliśmy pierwsze wnioski, już jesteśmy na etapie przygotowania kolejnych. Za chwilkę będziemy pytali mieszkańców, bo również zakończyliśmy jedną z ważnych inwestycji, a mianowicie odnawialne źródła energii w naszej gminie, tu gdzie gmina była wnioskodawcą, natomiast instalacje montowane u mieszkańców. Jest kolejny nabór, jeżeli będzie zainteresowanie mieszkańców kolejnymi takimi instalacjami, za chwilkę będziemy również przygotowywali wniosek, aby móc kolejnym mieszkańcom pomagać w tych trudnych czasach. Wiemy, jaka jest sytuacja z energią, jest bardzo droga. Myślę, że udział w takich programach jest to bardzo korzystne dla mieszkańców. Szanowni Państwo, kończą się cykle. Natomiast my nie zaprzestajemy pracy. Także dalej pracujemy na rzecz tutaj naszych mieszkańców, na rzecz rolników. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy w tej pracy mnie wspierają. I na zakończenie jeszcze raz podziękowania dla wszystkich rolników za wasz trud, za waszą pracę. Chylę przed wami czoła. A dzisiaj korzystajcie z wszystkich tutaj atrakcji. Bawmy się, radujmy, świętujmy. I do zobaczenia na przyszłorocznych dożynkach. Dziękuję.